Ależ to jest tekst. Niestety, odparł, nic już nie pamiętam. A raczej wiem, że to przeżyłem, ale nie widzę tego oczyma pamięci, nie zostało mi nic. Zgubiłem smak jadła, świeżość wody, szum wiatru, wspomnienie drzew, trawy i kwiatów, obraz księżyca i gwiazd. Jestem nagi wśród ciemności. Żadna zasłona nie dzieli mnie od ognistego koła. Kto powiedział? Frodo. Do Sama. Z Władcy Pierścieni. Od Tolkiena. Kilka dni przed końcem długiej wędrówki. Pod ogromnym ciężarem pierścienia. Dzisiaj jest o opuszczeniu i męce. Nagi wśród ciemności. Dzisiaj rozważamy mękę. Dzisiaj rozważamy mękę Chrystusa. Dlaczego to musiało aż tak wyglądać? Jak mam swój strój, swoje dystynkcje, swoje racje, swoje zabezpieczenia, swoje konto, swoje wygadanie, swoje plany, swoje no i tak dalej. To jeszcze na coś liczę. To jeszcze coś jest przede mną. Jeszcze jakoś wybrnę, jakoś sobie poradzę. A Jezus nie ma nic. Jezus jest ogołocony, jest nagi. Zostawię wszystko po drodze. Zostawia wszystko po drodze. Opuszczają go przyjaciele. Opuszczają go tłumy, które krzyczały: Hosanna, będzie super. Jezus nie ma nic. Jak w walce czasem są przeciwnicy i ktoś chce pokazać, że jest mocniejszy. Mówi: uderz raz jeszcze. No, walnij. To już to, tak, to jest maksimum. Na tyle cię stać. Jezus w walce pokonuje diabła. Mówi: pokaż, co masz najlepsze. Pokaż największy twój gniew. I Jezus daje diabłu pokazać, a potem pokonuje go miłością. To jutro trzeba rozważać. Krzyż miłości. Zwycięstwo miłości.